Cześć! Siemano! Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj przetestujemy sobie Cube'a, tam gdzie wpakowałem silnik 1000 W. Pojedziemy sobie na maksa, sterownik ustawię na maksa i zobaczymy, jak się zapierdziela. Pytaliście mnie, jakie są prędkości maksymalne, czy silnik się grzeje, czy sterownik się grzeje. No tego nie sprawdzę, bo nie będę rozkręcał, ale zobaczymy przez obudowę. No ale zobaczymy, jak szybko się jedzie na takim silniku z dość dużym ciężarem, bo biorę też dużą baterię, ponieważ chcę troszeczkę przeszaleć prędkościowo, więc druga bateria się jak najbardziej przyda. Więc by nie przedłużać, wsiadam na brykę i jadę. Jestem w lesie, przejechałem jakieś 5 km, jestem w odpowiednim miejscu, przede mną długa, prosta, asfaltowa. Zakładam czapę z mocowaniem na kamerę, zaraz wsiadam na rower i pokażę Wam jazdę na samej manetce, będzie taki V-Max. Rower waży 115 kg razem ze mną, czyli no, taką 115-kilową masę trzeba będzie rozpędzić. Przypominam, właśnie dwa akumulatory. Do testów użyję akumulator w pełni naładowany, także jedziemy. Zakładam czapę i heja! Przełączamy na baterię. No, pełna bateria. To sobie zerujemy. Dobra. Zaczynamy. Uwaga. Go. Bez pedałowania sama maneta. Możecie śledzić. Aerodynamicznym 49 50. Nieźle rzuca rowerem. Teren płaski 50 na godzinę, 51 nawet był widziany. Tak. 51. Dalej nie chce iść, 52, no idzie. 52 na godzinę. Jak widzicie, nie wiem czy widzicie, 52, nieźle rzuca. Dobrze, troszeczkę może obniżę kamerę, będzie, o, tak będzie widać, jeszcze raz, lecimy ponownie. Żebyście też widzieli, jakie jest przyspieszenie. Może jeszcze raz zatrzymam się. Dobra, zatrzymuję się. Się licznik uspokoi. Dobra, zero. I lecimy. Zaznaczam bez pedałowania. Ampera. Pobór mocy 1,2 kW. Więcej nie wycisnę z mojej baterii. 45. Pozycję przyjmę bardziej aerodynamiczną. 48. Idzie. 50.
lewa. Widzę, że już dalej nie chce iść. Teraz sobie przełączyłem na tempomat z prędkością 45 już podmina. Dobra, włączę. Także mój zestaw z baterią, bateria dała mi max 1-2 kW, czyli 1200 W. Maksymalnie wycisnąłem 52 km na godzinę, ale powiem Wam, że przy takiej prędkości, nieźle rzucasz rowerem, więc przy takiej prędkości to się przydały jakieś, nie wiem, solidniejsze opony, szersze. Nie, to już jest przeginka. Tak. Optymalnie to jest 30 na godzinę, jest zarąbiście. Ja przy wyższych prędkościach nie lubię takiej, no rzuca strasznie na kierownicą, trzeba nieźle się pilnować. Sobie zjedziemy. Także widzicie. Prędkość VMAX mojego roweru to 52 km na godzinę przy masie całkowitej roweru razem ze mną 115 kg. No myślę, że to jest spoko wynik. Jak temperatura? Nawet letni nie jest, no za krótko jechałem. Także no zaraz zobaczymy zmierzoną. No, proszę bardzo, zobaczcie sobie. Taka była prędkość maksymalna 52,6. Pobór mocy mówi, jak mówiłem, 25-26 amper. No, przy tamtej drugiej baterii, które mam wewnątrz w tym trójkącie, tam wychodziło 26 amper, pół ampera więcej, powiedzmy 26,5 nawet, ale mniejsza o to, prędkość też jest 52. Jakby zastosował baterię, powiedzmy 10 AH na dobrych ogniwach, gdzie tych ogniw będzie mniej, waga rowerzysty też będzie mniejsza, bo ja troszeczkę ważę, to podejrzewam, że te 55-56 spokojnie da się wyciągnąć. Nawet słyszałem przypadki, że jechali 60 na godzinę. Ale mnie wystarcza taka prędkość, jak jest. Więc jadę pobawić się trochę rowerkiem. I jutro już niestety do pracy, bo byłem na urlopie nad morzem. No i trzeba jutro iść do roboty, ogarnąć wszystko. W tym krótkim odcineczku chciałem Wam zaprezentować, jak się zachowuje mój kubik po konwersji. I myślę, że wkrótce już pojedziemy na jakąś większą wyprawę. Chcę znowu pojechać pod namiot, na taki weekend wyskoczyć, zapakować się z sakwami, z namiotem, z śpiworami. I tym razem pojadę chyba na Drawę, na trzecie pole namiotowe do człowieka, do którego jeżdżę. To jest sieć namiotowa Czubajka, sieć pól namiotowych Czubajka się nazywa. Odwiedziłem do tej pory pole namiotowe Murzynka, pole namiotowe Ostry Róg i jeszcze mi zostało pole namiotowe Czubajka właśnie. Jest to tylko pole namiotowe zlokalizowane jest przy Drawie, czyli głównie dla spływów kajakowych. Chcę odwiedzić to miejsce, spędzę tam noc. Mam nadzieję, że będziecie tam ze mną. A tymczasem dzięki, że byliście ze mną w tym krótkim odcineczku. Zasubskrybuj kanał. Daj łapeczkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!